obejmować większą ilość przewinień. Równocześnie pojawiły się tendencje do przekształcenia jej w pokutę półjawną, a potem tajemną przed kapłanem. O tendencjach tych czytamy we wspomnianym dziele kardynała Hergerhrittera. Po grzechach śmiertelnych domagano się większego zadośćuczynienia, przede wszystkim zaś spowiedzi. Spowiedź ta była potrójna, publiczna wobec zgromadzenia, półjawna przed biskupem i duchowieństwem, tajemna, uszna przed biskupem lub którymś z kapłanów. Nie we wszystkich wypadkach domagano się spowiedzi publicznej lub półjawnej, zwykle odbywano ją po jawnych, ciężkich grzechach. Przepraszam. Następnym etapem było stopniowe zastępowanie spowiedzi publicznej spowiedzią tajemną, a pokutę publiczną instytucją zadośćuczynienia lub odpustów. Od spowiedzi tajemnej do spowiedzi usznej i konfesjonału pozostał krok niewielki. Ewolucji tej dokonały wielkie wieki średnie, a zwłaszcza czasy ambitnych rządów papieży Leona I, Grzegorza VII, Innocentego III. Za pontyfikatu ostatniego z nich odbył się IV Sobór Laterański w roku 1215, na którym oficjalnie uznano spowiedź uszną, zwaną sakramentem pokuty, jako prawo powszechnie obowiązujące w całym Kościele i obejmujące wszystkich wiernych. Przystępowanie do spowiedzi przynajmniej raz w roku nakazane zostało pod groźbą klątwy. Ostatnim ogniwem łańcucha ewolucyjnego spowiedzi usznej było postanowienie Soboru Trydenckiego. Jeśli by kto powiedział, że do całkowitego i doskonałego odpuszczenia grzechów nie są potrzebne u penitenta akty stanowiące jakby materię sakramentu pokuty, czyli żal, spowiedź i zadośćuczynienie, zwane trzema częściami pokuty, albo twierdził, że są tylko dwie części pokuty, to jest niepokój sumienia wskutek poznania grzechu i wiara wzięta z Ewangelii lub takie rozgrzeszenie, które sprawia, że ktoś wierzy, iż mu Chrystus odpuścił grzechy, niech będzie wyklęty. W kanonie powyższym ustalona została istota sakramentu pokuty oraz nastąpiło ostateczne zerwanie z biblijną formą pojednania człowieka z Bogiem. Niepokój sumienia płynący z poznania grzechu oraz wiara ewangeliczna, a więc Chrystusowa, przestały mieć w Kościele katolickim jakiekolwiek znaczenie. Zlekceważono również wartość rozgrzeszenia otrzymanego przez akt wiary w moc odpuszczającą Boga. Łańcuch rozwojowy zamknął się, a od tej chwili sakrament pokuty niezmienionej postaci przetrwa do czasów współczesnych. Kościół, wyposażając swych kapłanów w atrybuty Boże, oddał do ich dyspozycji dusze i sumienia ludzkie. Wobec przyrodzonej ograniczoności ludzkiego umysłu i sądu, tak olbrzymia władza wydaje się czymś nienaturalnym i zgoła niebezpiecznym. Wyznawców Kościoła zmuszono do szukania rozgrzeszenia u kapłanów pod groźbą ekskomuniki. Czyż nie stanowi to upokarzającego niewolnictwa sumień? Śmiertelny człowiek pragnie dysponować władzę Boga i przysłaniać swą osobą majestat niebieskiego Boga Ojca. Na szczęście Pismo Święte ujawnia osobę spowiednika serc ludzkich. Któryż Bóg podobny jest Tobie, który oddalasz nieprawość i przebaczasz grzech ostatków dziedzictwa swego? Pyta prorok Micheasz. Czyż może być ktoś podobny Bogu? Stanowisko Wszechmocnego jest nie do zastąpienia. Nikt nie może również przejąć pośrednictwa Jezusowego. Nie ma zbawienia w nikim innym, bo nie dano ludziom pod niebem innego imienia, dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni. Wszyscy mężowie Boży kierują wzrok